Przepraszam, ja rozmawiam ze Świadkiem Jehowy. A dzisiaj wyszedłem na miasto i tak minus 10 i to dzisiaj świadkowie nie stoją na stojakach. Dzisiaj stoją, ale od troszkę późniejszej godziny. A, od której? Bo mówimy o jakim mieście, proszę mi powiedzieć. Ruda Śląska. No nie, no ale stoją na całym świecie, w 239 krajach, także... No, oczywiście, że stoją na całym świecie, tylko ja panu nie odpowiem na pytanie, aha, gdzie stoją... No cenię za szczerość, bardzo się cieszę, że jesteś szczerym człowiekiem. A powiedz mi, dlaczego tak oni stoją? Bo jak ja jestem katolik i wierzę w Chrystusa, to ja przeżyję ten Armagedon. Coś mówią, że ja zginę w Armagedonie, jak nie jestem Świadkiem Jehowy. Czy to jest prawda? Czy jak ja wierzę w Chrystusa... Ze świadkami Jehowy zachęcamy, ale każdy świadek Jehowy powie panu to samo, więc jeżeli pan już rozmawiał i nie uzyskał pan satysfakcjonujących informacji, no to każdy świadek powie to samo. A ja jeszcze może dopowiem, bo mam dwóch świadków Jehowy rodzonych, nas jest pięciu synów, tak, braci pięciu. I ja wierzę w Chrystusa, tak, bo Chrystus za mnie oddał życie na Golgocie. Judasz zdradził Chrystusa, a ja chcę być posłuszny Chrystusowi. I ci dwaj świadkowie Jehowy 24 lata ze mną nie rozmawiają, bo też mi mówi Mirek, że ja zginę w Armagedonie, zobaczysz Bogdan i tak dalej. Czyli czemu on mi straszy tym Armagedonem? Przecież ja, Chrystus dał mi ten spokój z apostołom, tą prawdę, że w nienawiści jestem dla prawdy, dla od wszystkich. A ja kocham świadków Jehowy, bo ja chcę, żeby ci moi dwaj bracia się nawrócili i żyli w jednym Bogu, jedne słońce, jeden Bóg. Słońce świeci na dobrych, na złych. Przecież jest jeden Bóg, słuchaj Izraelu, jest jeden Bóg prawdziwy. Za Adama jest to Chrystus dla mnie. I w Chrystusie mamy życie, a w Adamie śmierć. To jest proste. A jakiś tam amerykański Jehowa mnie straszy Armagedonem. Moi rodzeni bracia, no to gdzie ta miłość jest? Czy ja mam miłować? Jak ja bym mu zgwałcił żonę albo coś, to ja rozumiem. Okradł go, ale ja bratu nic złego nie zrobiłem. Mama też źle się czuje, bo nas urodziła i nie może umrzeć, bo chce nas połączyć. Może i dobrze. I jak się połączy, to będzie żyła wiecznie. No, po prostu dozwolił się pan w miejsce, gdzie ja nie jestem w stanie panu odpowiedzieć na takie pytania, bo nie znam ani pana, ani sytuacji. Ale znasz Boga prawdziwego, braciszku, bo są dwa Bogi są. Bóg tego świata, szatan, uśmierca wszystkich, bo Chrystus nikogo nie uśmiercił przez 2000 lat. Chrystus nie uśmiercił Judasza i Chrystus ciebie nie uśmierci. Na 1000% nie uśmierci cię Chrystus, ale Jehowa cię uśmierci, amerykański Jehowa oczywiście. Bo Watykan uśmierca swoich, ten kościół rzymskokatolicki, adwentyści swoich, zielonoświątkowcy swoich, no religię uśmiercają faryzeusze. Ale Chrystus żadnej religii nie założył, czyli oblubienicę. Każdy mężczyzną kto jest? Jehowa? Chrystus. Nade mną jest Chrystus do naśladowania. Jest Chrystus, ja, żona, dzieci i tak dalej. I wszystko. Kogo pan ma słuchać? Papieża czy arcybiskupa? Jakiegoś księdza mam słuchać? Ksiądz po kolędzie uciekł, bo się boi prawdy. Ja wiem, że prawda jest... Trzeba, jest bolesna, tak? Uszy zatykają nawet, ale prawda widzi na jaw. Chrystusowa, nie moja, bo ja nie mogę kłamać. Jak będę kłamał, to ja nie wejdę do królestwa. Bo kłamcy nie wejdą do Królestwa Bożego. A tym Bogiem, Królem, Nauczycielem, Ojcem z nieba jest Chrystus za Adama. Dla nas jest Chrystus najważniejszy. Apostoł Paweł z Chrystusem rozmawiał. Dzieje apostolskie, 9 rozdział, od 5 do 20. Kim ty jesteś? Ja nie jestem Jehowa. Jezus, wpisali Jezus u świadków w Biblii, w przekładzie Nowego Świata. Jezus pisali. Dzieje apostolskie, 9 rozdział, 5 werset. Braciszku, możesz sprawdzić, że z Jezusem rozmawiał apostoł Paweł i mówi, że wszystki, cały świat to śmieci, byleby pozyskać Chrystusa. On nie wzywał Jehowy. Apostoł Paweł nie znał Jehowy. Jehowa w 1931 rok zaaktywował się jako fałszywy prorok. Zorganizowana mafia fałszywych proroków. Mateusz 7:15. 8 milionów chodzą po domach, teraz po stojakach i zginiecie, jak nie przyjmiecie Chrystusa, zginiecie, bo religia niszczy wszystkich. To jest religia zorganizowania. Wyuczone. Ty jesteś nieprzygotowany, bo masz czuwać, kiedy Chrystus przyjdzie jak złodziej w nocy. Chrystus nie jest złodziejem, ale przez Bogdana do ciebie mówi, ja jestem uczniem Chrystusa. Ja wiem, że Chrystus jest żywym, prawdziwym Bogiem, nieśmiertelnym, żyje, nie rodzi się co roku, jak u katolików. Nie jest przybity do patyków. Raz zmartwychwstał i teraz przyszedł po pszenicę, on nasiał prawdy pszenicy, ale diabeł nasiał chwastów, konkolu i
chcieli wyrwać, ma rosnąć do końca świata, do żniwa. I teraz jest żniwo, bądź pszenicą, bądź owcą, co zginęła z domu Izraela, bądź aniołem, Mateusz 24:31, wybranym aniołem, bądź królem, objawienie 5:10, bądź królem, jak ma żonę królową, bo panowanie już się kończy. Pan to jest Cezar od podatków, nie mamy króla, tylko pana. Czyli dzisiaj panem jest Cezar. Pan Duda nas sprzedał jako polski naród, ale ja nie jestem Polakiem. Ja jestem, moja ojczyzna z nieba. Chrystus jest moim ojcem z nieba. Chrystus ma cały świat pod sobą. On to kupił i kto ma Chrystusa, ma wszystko. Kto nie ma Chrystusa, nie ma nic. My są wszyscy Chrystusowi, chrześcijanie. Wszystko jest nasze. Ja Ciebie kocham jak brata w Chrystusie. Kolosan 1:2. Bracia w Chrystusie. Jest napisane jak byk. W przekładzie Nowego Świata u Świadków Jehowy. Bo w Adamie mamy grzech, jako bracia w Adamie, ale w Chrystusie jesteśmy nowym stworzeniem. I Chrystus stworzy w nas tego ducha, co Adam stracił. Adam stracił ducha życia, poszedł za Ewą. Ja nie idę za Jehowa jest kobietą. Jehowa, Agnieszka, Marzena. Samobłoska, czyli organizacja. I się nie skalali z kobietami. Objawienie 14 rozdział od 1 do 5. Czyli za baranty mam iść. Nie zjadać baranka jak katolicy, mąka, woda, komunia. Tylko naśladować baranka. Maski były... Ja maski nie nosiłem, dostałem dwa ordery za te maski. Prześladowania były. Trzech Hebrajczyków, Szedrak, Meszak, Abednego też nie dali pokłonu. A ludzie, dobra, maskę w sklepie zakłada tu. Ja nie odbierałem sobie tlenu, ja jestem normalny. A że teraz jest próba wiary na cały świat i strachy, które Chrystus dopuścił, Ezechiela 38 rozdział, że dopuszczone są strachy, ale po strachu przyjdzie co? Spokój Chrystusowy, spokój nas uratuje Chrystusa. Jana 14:27. Chrystus daje nam spokój doskonały, sprawiedliwy, prawdziwy, uczciwy. A ludzie mają w religiach swój fałszywy spokój i Świadków Jehowy, dużo religii mówią, że jesteście sektą. Ja was podziwiam, że na całym świecie głosiliście i najbardziej ludziom w niedzielę, obiady to i tak dalej. I że pobudzacie do myślenia, tylko że zaczęliście w duchu jako badacze, a kończycie w ciele. Macie widzialną organizację, a wiary zero. Hebrajczyków 11 rozdział. Poczytaj, tam o tobie wiary. Wiara jest to, co nie widzimy. Chrystus przyszedł, jest w tobie Chrystus, jest nad tobą tylko Chrystus. Pracujesz na Cezara, na Pana, na te czynsze, na różne, to dobrze robisz, bo nie kradniesz. No i jeszcze masz głosić Chrystusa i że jesteś królem. I zobaczysz, że bracia Świadkowie Jehowy będą cię za to nienawidzieć, że powiesz, że jesteś synem króla, jesteś z rodu królewskiego, kapłanem. I odpuści Świadkom Jehowy grzech, jak się nawrócą do Chrystusa. A tak będą cię prześladować, jak Chrystusa. Będą pluć na ciebie, zatykać uszy, do psychiatry cię wysyłać, że masz coś z głową, weź tabletki. Bo mnie tak prześladują, ignorują, wyzywają. Bo Chrystus też poszedł do swojego narodu i go nie przyjęli. Badali pisma i go nie poznali. Wjechał na osioku jako król Izraela, nie pan, bo pierwszym królem Izraelu był Saul. I tylko jedyny sprawiedliwy król nad królami jest Chrystus, bez pana od podatku. Jana 19:15, nie mamy króla, tylko Cezara. Dzisiaj jest Pan, ten grecki Bożek. Sprawdź sobie, Pan to jest grecki Bożek. I tego Pana wpisali w Pismo Święte, w Biblię, w papier. I Świadkowie nawet robią przekłady, zmieniają. Bo porównuje srebrzankę i ten czarny układ. No, w czarnych okładkach nawet zrobili sobie jedyna prawdziwa religia na końcu w dopiskach. Efezjan 4:5, jedna wiara. Z wiary zrobili religia. A wiedzą, że wiara to jest to, co nie widać. Hebrajczyków 11:1. Także weź Biblię i Biblię warszawską, tysiąclatkę, gdańską, bo im starsza, to lepsza. I pomóż się o prawdę do Chrystusa, a ja Ci błogosławię, żebyś był królem, aniołem, wybraną pszenicą, owcą, co zginęła z domu Izraela. I Chrystus, który jest nad Tobą, nie ja, bo jak pójdziesz za mną, to zginiesz, bo przeklęty człowiek, który idzie za człowiekiem. Ale bądź moim bratem, Kolosan 1:2. Bo mam być braćmi w Chrystusie. Ja chcę, żeby moi bracia też wrócili do Chrystusa, bo słońce świeci na wszystkich. Jest jeden Bóg, słuchaj Izraelu. Nie ma pośredników, nie ma dwójców, nie ma trójców. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, nie stworzony. Ojciec Chrystusa przeklął Adama, Ewę, przeklęta będzie ziemia i dał zbawienie w Synu. Mateusz 17:5, Jego słuchajcie. Ja mam słuchać 100% Chrystusa, bo faryzeusze Go nie słuchali, nie przyjęli i nawet dali żołnierzom pieniądze, że uczniowie przyszli, wykradli ciało z grobu, że nie było zmartwychwstania. Czekają na pierwsze przyjście Mesjasza, króla, żeby wyzwolił. Wtedy spod okupanta rzymskiego miał wyzwolić. Ale on wyzwolił tylko tych, co mieli miłość i prawdę przyjęli. Nakarmiał, uzdrawiał, wskrzeszał. Bo Świadkowie Jehowy jako system mordują ludzi kłamstwem. Jana 8:44, bo ojcem kłamstwa jest diabeł. A nie idą do wojska nie idą, ale kłamiąc uśmiercają ludzi, tak jak ksiądz dusi swoje owieczki, jeszcze pieniądze bierze. Także bracie...
Słuchasz tam, bracie, czy już pracujesz? To ja już kończę, wiesz? Myślę, że duch prawdy Ojca Jana 14:17 dużo ci przekazał, żebyś był błogosławiony, bo błogosławcie, nie przeklinajcie. Ja kocham 8 milionów świadków Jehowy i Efezjan 5:14, żeby się wybudzili ze snu. Mateusz 25 rozdział 5:6, bo zasnęły wszystkie panny, czyli zbory, czyli dziewice, tak? I Chrystus Król jako na wesele oblubienica. Jesteś oblubienicą Chrystusa, zapraszam Cię w prawdzie, w miłości Jego. Objawienie 19 od 7 do 9 będzie wesele baranka, czyli sprawnych. Bo prawda się cieszy, kłamcy nie będą się cieszyć. Wiesz, Judasz się nie cieszył, jak zobaczył, że zdradził prawdę Chrystusową. A był 3,5 roku, pobierał nauki, nie? Jeden z 12 miał to zrobić. Błogosławię Cię. Także słowo Judasz był wyłączony. Teraz komórka. Także jeszcze, już masz to tak. To jest tak, to jest ta wiara Hebrajczyków 11 rozdział od 1 do 40, a to jest ta religia od Jehowy, falsyfikat. I za to jest policja i niesprawiedliwość, bo to podróbka, a to jeszcze jest legalne. Czyli nie ma żadnej Biblii w sumie legalnej, bo nie mamy pisane w hebrajskim, greckim, armeńskim, tylko w języku polskim. I ci, co robią, to wiadomo, pieniądze też co jakiś czas zmieniają. Czyli oryginał jest Chrystus, nie napisał żadnej księgi Biblii, ale bądźcie aniołami wybranymi i Chrystus baranek niech was prowadzi. Objawienie 7 rozdział od 1 do 4, objawienie 14 rozdział od 1 do 5. Błogosławimy. Błogosławimy.